Cześć, witajcie w kolejnym filmie na kanale mtbxc.pl. Dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć o takim oto sprzęcie, czyli o gimbalu do kamer sportowych. Ten model gimbala to jest gimbal firmy Feiutech. To jest model WG2, czyli Wearable Gimbal drugiej generacji. Jego główną zaletą jest to, że jest wodoodporny, no a oczywiście przez swoje gabaryty jest bardzo mały i można go zamocować także do mocowań od kamery GoPro. Czyli możemy go sobie zamocować w każdym dowolnym miejscu na rowerze, na kasku, na klacie. No tych mocowań jest naprawdę bez liku i tak naprawdę ogranicza nas tylko nasza kreatywność i nasze kreatywne podejście do tematu wideo na rowerze. Dlaczego taki gimbal jest dobrym rozwiązaniem do robienia wideo? No dlatego, że wybiera nam wszystkie nierówności, wszystkie wstrząsy, które są na rowerze. Główną zasadą działania takiego gimbala jest umiejscowienie tutaj trzech silników, bo to jest gimbal trzyosiowy, który stabilizuje nam ruch kamery we wszystkich trzech osiach. Co ważne, każda z tych trzech osi jest osią 360 stopni. No tutaj z racji tego, że mamy kamerę, to w tej jednej płaszczyźnie zawsze będzie to się jakoś lekko blokowało, ale nie na tyle, żeby wypaczać jakość wideo. Na sam początek oczywiście mocujemy kamerę w gimbalu za pomocą dwóch śrub, wsuwamy kamerę. No ja tutaj akurat kamery nie wsuwałem, tylko odkręciłem te śruby maksymalnie i wsadziłem kamerę do góry nogami. A to dlatego, żeby obiektyw był w osi, centralnie ułożony. Dzięki temu nie mam żadnego wychylenia w żadną ze stron, kiedy kręcę ujęcia z roweru. Co jest też dobrą wskazówką, że warto sobie tak zrobić nawet przy zwykłych mocowaniach, bo wtedy ten obraz wygląda fajniej i symetryczniej. Kiedy już zamocujemy kamerę, to musimy ją wystabilizować w tej jednej osi, bo gimbal tutaj nam pozwala na właśnie wystabilizowanie jej w jednej osi. Ja tutaj widzę, że lekko mi się kamera w jedną stronę przechyla, więc sobie koryguję delikatnie to wychylenie. Już powinno być ok. No i tyle. I przystępujemy do odpalenia gimbala. Trzeba go tutaj dłużej przytrzymać. Kiedy raz przytrzymamy i mamy ten pierwszy tryb, który jest trybem paningu, w pionowej osi kamera zachowuje stabilizację, jest nieruchoma, natomiast kiedy robimy panoramę, to wtedy kamera delikatnie podąża za naszym ruchem. Kiedy naciśniemy przycisk jeden raz, to gimbal jakby zamarza, ustawia się na jednym punkcie, co jest fajne. Jeśli chcemy przygotować na przykład jakiś najazd na dany punkt, wykonać taki jakby slide, to jest bardzo fajna możliwość. Klikamy jeszcze raz i wracamy do pierwotnego ustawienia. Kiedy klikniemy dwa razy, to gimbal przechodzi w tryb follow, w którym nieważne jak wychylimy kamerę, to ona będzie podążała za naszym ruchem. No to jest też przydatne, kiedy na przykład chcemy zrobić jakiś najazd na jakiś punkt, który jest na przykład na ziemi, chcemy zrobić oddalenie od niego i na przykład dalej filmować coś na wprost. Kiedy natomiast naciśniemy przycisk funkcyjny trzy razy, przechodzimy do trybu selfie. No i to jest przydatne, kiedy chcemy na przykład siebie samego kręcić, tudzież kręcić sobie na przykład jakieś vlogi, wypowiedź do kamery, czy coś takiego. Wracamy do normalnego trybu. Jest także jeszcze możliwość programowania robienia timelapsów. Tutaj warto też odpalić sobie aplikację FeiuOn, sparować tam gimbal z tą aplikacją. O tym też za chwilę trochę więcej powiem. No to teraz może przejdźmy do ujęć, które wykonałem w terenie. I najpierw chciałem Wam pokazać ujęcie właśnie z szelek, z klatki piersiowej, bo to jest moim zdaniem najlepsze ujęcie z tego gimbala. Do tego on pasuje najlepiej. Warto tutaj też nadmienić, że tryb, w którym kręciłem na GoPro, to jest tryb Super View, dzięki któremu w pionie ten obraz jest trochę szerszy. Ja zawsze korzystam z tego, kiedy kręcę kamerą GoPro, dlatego że mam łatwiej ustawić perspektywę na
trasę i na trochę kokpitu, czy na jakiś inny punkt na rowerze. No i tutaj jak widać, ta kamera fajnie się zachowuje, ten gimbal pracuje naprawdę wyśmienicie. No i tak jak zawsze, kiedy na sztywno mocujemy kamerę GoPro do szelek, to widać, że cały czas jakby ten horyzont trochę się trzęsie. Tak tutaj zwróćcie uwagę na to, że horyzont i ten dalszy plan jest całkiem stabilny. No, widać jak pracują ręce, jak zachowuje się cały kokpit i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo fajne, bo to przynosi jakiś tam widok tej akcji na trochę wyższy poziom. I to mi się bardzo podoba, na pewno to będę stosował bardzo, bardzo często. Do czego ten gimbal nie służy? Na pewno nie służy do tego, żeby mocować go sztywno na rowerze. W sensie, że przymocowujemy go jakimiś mocowaniami do roweru, bo jednak w tej pionowej osi rower zawsze wytrąci go jakoś z równowagi i ten pojedynczy jakiś strzał, wstrząs będzie gdzieś widać. Ja bezpośrednio do roweru mocowałem go pod ramą i teraz sobie możecie takie ujęcie zobaczyć. No i na tym ujęciu pod ramą, kiedy jadę sobie po szutrze, to jeszcze jakoś w miarę fajnie wygląda. Natomiast pewnie gdybym wjechał jakieś większe dziury, to już by ten gimbal stracił jakoś swoją moc i nie wyglądałoby to tak dobrze. Natomiast tutaj, czy byśmy jechali na szosie na przykład, albo właśnie po jakiejś szutrowej drodze, no to fajnie tutaj to wszystko wygląda i fajnie działa. Także no, to też zależy od tego, po jakim terenie się poruszamy i względem tego możemy używać właśnie gimbala w taki albo inny sposób. Kolejne ujęcie, które sobie wymyśliłem, to ujęcie za pomocą jednej długiej złączki. Przymocowałem go do mostku za pomocą tego mocowania na rurki i do tego dodałem jeszcze taki krótki wysięgnik, żeby pokazać swoją sylwetkę podczas jazdy. No i tutaj już wjechałem w teren i już tutaj widać, że gimbal się lekko trzęsie, nie zachowuje pełnej płynności ruchu, natomiast tam, gdzie jest to podłoże w miarę równe, no to całkiem sobie dobrze radzi. I to jest to samo, tak jak z tym mocowaniem pod spodem, że jak zamocujemy coś na sztywno do roweru, to jednak w tej jednej pionowej osi ten taki pojedynczy strzał, wstrząs będzie widać, bo jakby z tym sobie gimbal nie może poradzić, z tym ruchem w pionie. No bo po prostu no, nie może sobie z tym poradzić. Kolejne ujęcie, które już sobie gdzieś tam kiedyś dawniej wymyśliłem, to jest, które działało także bez gimbala całkiem fajnie, to jest ujęcie za pomocą aluminiowej złączki, takiej w kształcie lekkiego łuku, mocowanie na tyle kasku. Zipami mocuję mocowanie na zatrzask do kasku, ono wtedy jest na sztywno. To też musi być odpowiedni kask, no tutaj jakby S3 Speca jest bardzo fajnym kaskiem do tego. No i przymocowałem właśnie za pomocą tej wygiętej złączki gimbala. Tutaj to już jest typowe ujęcie, które możemy sobie nakręcić. Musimy pamiętać o kilku rzeczach, robiąc takie ujęcie, żeby nam żadne gałęzie się nie wpakowały w kamerę, bo to jest bardzo łatwo. Musi być to jakiś w miarę odsunięty teren. No i też musimy pamiętać o tym, że ten zestaw z kamerą już będzie ważył te pewnie 400 gram i kask musimy mocno pościągać, pozaciskać, bo to będzie naprawdę mocno czuć i to jest też ujęcie, które możemy zrobić przez chwilę, natomiast bardzo fajnie to działa, szczególnie właśnie jak się obraca głową gdzieś na boki, to fajnie się ta perspektywa zmienia. No i fajnie jest to wystabilizowane i na pewno na jakimś zjeździe by to było super, super wyglądało. Co na pewno pokażę Wam w sezonie, kiedy będzie lepsza możliwość zrobienia testów tej kamery, no bo aktualnie aura jest jaka jest i chodzenie z gimbalem przy temperaturze minus 3 stopnie i przekręcanie go z jednego miejsca na rowerze do drugiego, no powoduje to, że raz baterie w GoPro po prostu schodzą w mgnieniu oka, a dwa, no palce też dosyć mocno kostnieją i to nie jest zbyt przyjemna rzecz. Ale ten gimbal będziemy używali teraz już przy każdych testach rowerów i na pewno będę starał się zaprezentować kilka ciekawych ujęć. Kiedy mówimy o tym gimbalu, to warto także wspomnieć o aplikacji, która jest do obsługiwania gimbali firmy Fejutek i to jest aplikacja Fejuon. Łączymy sobie gimbal z aplikacją. No i najważniejszą funkcją w tej aplikacji jest oczywiście zdalne sterowanie. No tutaj taki pseudo joystick, którym właśnie możemy sobie poruszać. No i jak widać, gimbal porusza kamerą. To nawet jest przydatne przy takich ujęciach, no nie sportowych, nie rowerowych, a gdzieś tam możemy sobie tą kamerę ustawić i nią sterować. To jest naprawdę bardzo przydatne.
Natomiast tutaj zdecydowanie lepiej sprawdziłby się normalny fizyczny pilot, nie przez aplikację. Takie piloty są oczywiście dostępne, można sobie taki pilot opcjonalnie do takiego gimbala dokupić. Oprócz samego pilota mamy w tej aplikacji także możliwość ustawiania różnych trybów, mocy silnika, tego jak szybko ma działać panoramowanie, przy jakim kącie ma to panoramowanie. Przy jakim kącie ma to panoramowanie reagować na ruch gimbala. Także naprawdę jest tutaj wiele, wiele możliwości ustawień opcji i parametrów tego gimbala. No i także możemy zaktualizować tutaj oprogramowanie, co też jest czasem przydatne. Myślę, że istotną informacją dla wielu z Was jest to, ile waży ten gimbal. Dla mnie to też jest bardzo ważna informacja, zaraz Wam powiem dlaczego. Wsadźmy go sobie na wagę, no i tu jest 264 gram. No i tak jak tutaj mówi producent, mniej więcej 260-270 gram, to pewnie też zależy od danego egzemplarza. Natomiast dlaczego ważna jest waga tego gimbala? No dlatego, że jeżeli mamy go wozić ze sobą, to fajnie, żeby był lekki. No i tutaj od razu muszę powiedzieć, że moim zdaniem, bo może ktoś będzie chciał to robić inaczej, ale moim zdaniem kamera przymocowana na gimbalu raczej nie jest dla tych, którzy nagrywają sobie całe długie trasy i tym podobne, dlatego że ten gimbal czuć i ta waga jednak jest całkiem spora takiego zestawu. No ewentualnie na taki dłuższy wyjazd to można by sobie go zamocować na klatce piersiowej, na szelkach i to jest całkiem spoko, natomiast no też go czuć i wiadomo, że to jest jakby już zupełnie inna jazda. Co innego na przykład nagrać sobie jakiś jeden konkretny zjazd, jakąś trasą, powiedzmy taką, no jakąś trailową, czy trasą enduro gdzieś tam, no to wtedy jak najbardziej zdaje egzamin, zakładamy taki gimbal z plecaka, wyciągamy, przykręcamy i jedziemy i nagrywamy i to jest całkiem spoko. Natomiast myślę, że to jest bardziej sprzęt dla tych, którzy chcą robić jakieś dłuższe produkcje wideo, gdzie chcą mieć ujęcia stabilne i po prostu przypinają ten gimbal na dane konkretne ujęcie i później go odpinają. W zestawie do gimbala dostajemy także taki miękki futerał, w którym możemy sobie go przenosić, gdzieś przełożyć w plecaku, tak żeby nie uległ zniszczeniu. Natomiast w zestawie nie ma jednej dosyć istotnej rzeczy, czyli przejściówki do zamocowania gimbala w mocowaniach typu GoPro. Warto sobie taką przejściówkę zamówić, no ułatwia to zdecydowanie pracę z tym urządzeniem. Przy naszym teście ja używałem kamery GoPro 4 Black, zresztą z takiej kamery korzystam na co dzień. Natomiast tutaj to było fajnie ją użyć, dlatego że zarówno w GoPro 5, jak i w GoPro 6, do których ten gimbal jest w sumie tak dedykowany, no bo ma tą wodoodporność, które te kamery też bez obudowy mają. Natomiast przy GoPro 4 to ten test jest jakby bardziej miarodajny, no bo też jesteście pewni tego, że nie ma tu żadnej podpuchy, no bo GoPro 4 nie ma żadnej stabilizacji. No i dzięki temu widzicie lepiej, jak jakby surowo ten gimbal stabilizuje. Jeśli jesteśmy już właśnie przy kamerze GoPro 4, to chciałbym powiedzieć o tym, komu bym ten gimbal polecał, bo jeśli macie GoPro 6, no to faktycznie stabilizacja w tej kamerze już naprawdę jest na bardzo, bardzo dobrym poziomie, co zresztą miałem okazję się przekonać niedawno, kiedy testowałem tą kamerę. I chyba gdybym miał GoPro 6, to bym się nie decydował na zakup gimbala dodatkowego. No może jakbym miał za dużo pieniędzy, to czemu nie? Bo jednak kupując gimbal trzeba się liczyć z wydatkiem rzędu mniej więcej 1000 zł, 1200, to różnie z tym bywa. Natomiast kiedy mamy już starszą kamerę, którą kupowaliśmy parę lat temu i jest właśnie ona gabarytów GoPro 4, czyli to może być równie dobrze kamera jakaś Xiaomi czy coś takiego, czy jakieś SJ, nie do końca śledzę te kamery, nie wiem jakie tam są podobne gabarytowo. Natomiast jeśli ona właśnie jest podobnych gabarytów i nie ma tej stabilizacji, no to chyba lepiej dodać sobie do niej gimbal, niż kupować nową kamerę ze stabilizacją, bo no chyba tak wyjdzie lepiej, tym bardziej, że ten gimbal ma też te opcje timelapsów, jest no ta wodoodporność, to oczywiście przy tych gołych kamerach jakby nie zdaje egzaminu. I znowu, jeśli mamy starszą kamerę, starszy model kamery, a chcielibyśmy na przykład sobie też kręcić jakieś wideo takie bardziej lifestyle'owe, może jakieś vlogowe, coś w tym stylu,
no to też nie musimy jakby, nie wiem, kupować jakiegoś gimbala do aparatu, czy gimbala do telefonu komórkowego, bo możemy kręcić to naszą kamerą sportową, dodając sobie tylko właśnie taki gimbal. A dzięki temu, że on ma mocowania do zwykłych statywów, czyli 1/4 cala, no to możemy go do jakiegoś selfie sticka, czy do jakiegoś zwykłego monopodu, czy do statywu przykręcić i może on nam naprawdę fajnie posłużyć jako właśnie stabilizator kamery sportowej, którą będziemy kręcili sobie też wideo zupełnie inne. Mam nadzieję, że przedstawiłem Wam ten gimbal w wystarczający sposób, że wszystko jest dla Was zrozumiałe. Jeśli macie jakieś pytania, to oczywiście pole komentarzy zostawiam dla Was i tam postaram się na wszystkie pytania odpowiedzieć. Może bym zrobił wtedy jeszcze jeden materiał, jeśli znajdzie się więcej pytań, rzeczy, których nie przedstawiłem w tym wideo. No i taką informacją, która dla Was powinna być istotna, jest to, że we wszystkich testach, prezentacjach rowerów będziemy najczęściej używali właśnie tego gimbala, będziemy chcieli pokazać jakieś kreatywne ujęcia, jak pracuje zawieszenie i tak dalej. Więc przez cały sezon będziecie mogli sobie podglądać nasze filmy i zobaczyć, jak taki gimbal pracuje. A na dzisiaj to już wszystko. Zapraszam Was oczywiście do oglądania naszego kanału, możecie zostawić subskrypcję i widzimy się w naszych kolejnych filmach. Na dzisiaj to wszystko. Dzięki za uwagę. Cześć!